Trzy są to ciąg dalszy ostatniego naszego spotkania, który już właściwie trochę minął, czas minął. Chciałbym być tutaj co dwa miesiące, ale teraz się właściwie się odwlekało. Wtedy zaczynałem tłumaczyć, postarałem się tłumaczyć wam istotę i zadanie samego mężczyzny i kobiety. I wtedy rozpoczęliśmy właściwie to zagadnienie, patrząc na samą strukturę mężczyzny i kobiety według planu Bogu, dlaczego Pan Bóg tak człowieka stworzył i jakie są właściwości każdej z płci. Natomiast teraz jakby uwieńczenie tego tematu, to ostatnim razem nie mogłam ten temat w ogóle poruszać. Właściwie to jest macierzyństwo, ojcostwo. I dlatego przedstawiam wam teraz właściwie ten kolejny wątek właściwie rozumienia człowieka jako mężczyzna i jako kobieta. Bardzo ważne jest tutaj rozumieć bardzo jedną rzecz. Oczywiście to wszystko buduje się na tym, co już do tej pory powiedziałam, więc to było dużo wykładów już i z tego powodu bardzo proszę, aby jeśli ktoś z was nie miał okazji być w ostatnim właściwie spotkaniu naszym, aby zechciał zajrzeć do tego tematu bądź przez czytania tej książki, którą napisałam o zadaniu, istocie i godności kobiety, albo także właściwie nagranie, które miało miejsce też ostatnim razem i które znajduje się na stronie internetowej i właściwie Pan Adam może wam dokładnie tłumaczyć, gdzie się to znajduje, abyście mieli po prostu dokładnie ten wątek, w jaki sposób to wszystko rozumieć. Ja teraz tylko w paru minutach podsumuję to, co do tej pory mówiłem, więc Pan Bóg stworzył człowieka. Pierwsze zagadnienie nasze było pytaniem, czym jest człowiek. Człowiek, który został stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Pan Bóg chciał, aby człowiek na ziemi był zwierciadłem samej Trójcy Przenajświętszej. I z tego powodu, że człowiek ma takie wniosłe zadanie, z tego powodu Pan Bóg stworzył go w tej polaryzacji mężczyzny i kobiety. Bo jeden właściwie człowiek sam nie mógłby być, że tak powiem, odzwierciedleniem całej Trójcy Przenajświętszej. I stąd jest najgłębsza racja powstania właściwie człowieka w tym uzupełnieniu dwóch części, które właściwie po to zostały stworzone, aby razem w jednoczeniu wydali piękny obraz i podobieństwo samego Pana Boga. I stąd człowiek, mężczyzna i kobieta, jako człowiek jest stworzony od Pana Boga, aby krótki czas tutaj na ziemi bywać i potem osiągnąć życie wieczne i być całą wieczność zjednoczony z Bogiem w nieskończonej szczęśliwości. Droga do tego celu odbywa się tutaj na ziemi. I droga mężczyzny jest właściwie w swój sposób być obrazem i podobieństwem Boga, droga kobiety w inny sposób. Tak, aby te dwie drogi się uzupełniają i stwarzają przez to piękną harmonię. I stąd widzimy u mężczyzny, jak i kobiety, trzy główne etapy ich bytu. Pierwszy etap to jest etap, że tak powiem, kiedy piękny kwiatek tutaj pomaga nam właściwie lepiej to rozumieć, albo piękną analogię i podobieństwo znaleźć, to jest ten kwiatek, który rośnie i nagle zaczyna kwitnąć. Kwitnący kwiat to dziewictwo, to ten początek. Kiedy to wszystko rozpoczyna, Pan Bóg włoży w istotę człowieka przede wszystkim piękno i harmonię dziewictwa i przez to pokazuje ludzkości, jak On jest dopiero harmonią i pięknością i nieskończoną, właściwie nieskalalnością. To jest właściwie ten pierwszy ważny punkt, który widzimy, kiedy rozważaliśmy ostatnim razem o istocie dziewicy.
Dziewictwo jest czymś bardzo ważnym. Dziewictwo właściwie pokazuje człowieka w swojej nienaruszalności, w swojej po prostu początkowej piękności, niewinności. Stąd właściwie zaleta dziewictwa jest tak ogromna, ponieważ tam znajduje się jeszcze cała siła, ale ta siła znajduje się w człowieku samym, który nie roztrwoni swoje życiowe siły, ale jest właściwie gotowy, aby z tymi siłami coś robić. Więc rodzi się wtedy i wychowuje się i kwitnie chłopak i dziewczyny odrębnie, aby jedno i drugie, jeden i drugi właściwie stawia potem tą część, która potem się musi się po prostu zjednoczyć. Aby te dwie części mogłyby się dobrze zjednoczyć, każda część obrębnie musi dobrze kwitnąć. Jeśli za wcześnie nastąpi połączenie, jeśli to nie jest po prostu gotowy kwiat, jeśli tutaj jeszcze nie rozwijało całą swoją piękność i swoją harmonię, i swój charakter, i swoją siłę, to wtedy właściwie masz coś takiego, jak przedwcześnie po prostu połączenie różnych rzeczy. Jakby chciałbyś dwie części jeszcze niedokończone samochodów właściwie połączyć ze sobą, ten samochód nie będzie działać, bo ani jedna, ani druga część nie jest po prostu gotowa. Każda musi być gotowa. Dlatego to pilnowanie dziedzictwa to jest bardzo ważne, po prostu wychowaniu dzieci, które są nam powierzone. Na początku po prostu Pan Bóg powierzył rodzicom ten właściwie, ten dopiero rodzący się kwiat. I stąd właściwie dzieci muszą rosnąć. I rosną właściwie w tej atmosferze prawdziwego dziewictwa. Dziewictwa, które oczywiście nie ogranicza się tylko do nienaruszalności swego ciała. Ale dziewictwo, jak spróbowałem ostatnim razem tłumaczyć, jest o wiele więcej. Jest cały stan duszy. Nie mogę teraz do tego wracać, inaczej całą godzinę będzie o tym mówię i do tego powtarzać, bo mi to fascynuje. Szczególnie właściwie mamy jako najpiękniejszy wzór, najświętsza dziewica właściwie, która jest absolutną perfekcją boskiej harmonii, piękności, doskonałości. Ale to dziewictwo i kobietę, i mężczyznę właściwie nie jest dla siebie. Te dwie części są po to, aby się połączyć. Taka jest wola Pana Boga. Więc każdy mężczyzna ma orientację ku kobiecie. Kobieta ku mężczyźnie. Jeden ja szuka ty. I spróbuje właściwie w drugim się wypełnić. Dlaczego? Ponieważ człowiek jest stworzony dla miłości. Miłość zaś nie może polegać na samolubstwie, ale na oddaniu się bliźniemu. I to oddanie bliźniemu właściwie jest najpiękniejszy sposób pokazany przez właściwie znowu cel albo sens istnienia kobiety, mężczyzny i kobiety, którzy mają się połączyć. Jeden ma się oddać drugiemu. Jeden ma uczyć się przy drugim, co znaczy kochać. Owszem, tutaj znajdujemy z jednej strony ten wielki ideał, o którym teraz mówię, ale pamiętajcie, co ostatnim razem też powiedziałem, że te wszystkie wypaczenia spowodowane przez grzech pierworodny i przez wszystkie po prostu upadki, wypadki i przez taką degenerację naszych czasów zwłaszcza, to wszystko jest mniej więcej dzisiaj przekreślone. Ale po to są te wykłady, aby właściwie w tych gruzach na nowo właściwie odkrywać ten pierwotny ideał, i być może po prostu, i nawet nie tylko być może, ale z całą pewnością znowu dąży do tego ideału, że w ogóle coś takiego jest. Niestety bardzo mało, nawet duchownych, zna ten ideał. I dlatego czuję się właściwie w obowiązku, nawet w tym nie do końca po prostu specjalizowanym dla mnie punkcie, po prostu przekazać katolicką naukę. Więc to połączenie tych dwóch to jest ten drugi etap życia mężczyzny i kobiety, czyli kiedy właściwie kieruje się wzrok ku drugiemu i stąd ta idea oblubieńca, oblubienicy. Oblubienica, oblubieniec, czyli właściwie to jest ten drugi aspekt, kiedy już po kwitnącym kwiecie odkrywa zupełnie naturalny młody człowiek po prostu z drugiego.
I teraz to jest odkrycie drugiej płci. To są te pierwsze znane miłości, po prostu to zakochanie się, to orientowanie swoje życie ku drugiemu, ku mężczyźnie, ku kobiety, którą kocha, której szuka. I stąd właściwie nastąpi teraz, według planu Pana Boga, właściwie takie zbliżenie. Gdzie Pan Bóg bardzo wyraźnie mówi, to nie jest tak, że jeden mężczyzna właściwie znajduje tutaj parę kobiet, albo kobiety parę mężczyzn. To nie jest sens. To jest jeden mężczyzna i jedna kobieta, które się znajdują według planu Bożego, aby stwarzać po prostu to połączenie. To są dwa serca, które zjednoczą się w niesamowitym połączeniu. I w ten sposób staną się, jeśli idziemy od razu do najwyższych właściwie ideałów, staną się obrazem i podobieństwem samej Trójcy Przenajświętszej, gdzie Ojciec i Syn spotykają się w jedności, a ich wzajemną więzią, ich połączeniem samym jest Duch Święty. I tak samo szczytem połączenia dwóch istot kochających się, właściwie to połączenie jest gwarantowane przez co? Przez łaskę. A przez łaskę, która została nam dana przez Ducha Świętego. Duch Święty, który, jak Święty Paweł mówi, który został rozlany, łaska Pana Ducha Świętego, właściwie to jest ta miłość Boga, przepraszam, Święty Paweł mówi, miłość Boga została wlana, rozlana w nasze serce przez Ducha Świętego, który został nam dany. Wzajemna miłość połącza te serce. I to jest bycie oblubieńcem, oblubienicą. Bardzo piękny, wspaniały ideał, o którym w ostatnim wykładzie tłumaczyłem właściwie, jak to właściwie jest to ważne dla całego życia człowieka. Bo człowiek żyje od miłości dla miłości. I tutaj znajduje właściwie swoją radość, swoje szczęście, swoją pełnię, sens swego życia i tak dalej, to wszystko. Ale to jeszcze nie jest ostatni. To nie jest jeszcze ostatni punkt. Byłby tutaj koniec, to bardzo wielkie niebezpieczeństwo, aby właściwie ta miłość kończyłaby się w wzajemnej adoracji tych dwóch i przede wszystkim w wzajemnym egoizmie wspólnym. Jeśli tu kończyłaby historia człowieka na ziemi, nic nie by było. A co Pan Jezus Chrystus nam wszystkim powiedział? Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i aby owoc wasz trwał. To jest jedno słowo Pana Jezusa Chrystusa, które pokazuje nam cel naszego życia. Abyście szli i owoc przynosili i trwały owoc. Więc człowiek tak samo właściwie w naturze, w przyrodzie, wszędzie znajdujesz po prostu taki oto fenomen, takie zjawisko. Widzisz, czekamy teraz na wiosnę, prawda? Aby to nareszcie kwitło, prawda? Rozkwit tego wszystkiego, wszystkich tych drzew, wspaniale. Ale te drzewa po prostu właściwie kwitną, kwitną, kwitną jakiś czas, wiosna, lato. A co to jest? Owoc. Owoc, który jest nam tak bardzo potrzebny. Te owoce z tych drzew, które są jakby, się tak powiem, uwieńczeniem całego sensu istnienia tego drzewa albo tych wszystkich roślin, które wydają swoje owoce. Czekamy na te owoce. I wtedy dopiero właściwie, można powiedzieć, wypełniają swój sens. Odwrotnie, jak sam Pan Jezus Chrystus mówi, jeśli znajdujesz takie dzieło, które tylko kwitnie, kwita i nigdy nie daje żadnych owoców, jest tak zwane sterylne, to wtedy właściwy gospodarz mówi do ogrodnika, to wyrzuć to i sadź innego, bo to ma sensu. Proszę, jeszcze jeden rok spróbuję szczególnie po prostu właściwie go podlewać i dobrą ziemię dać. Być może jeszcze następnym roku jednak przynosi owoc, prawda? I stąd widzimy bardzo ważną rzecz w naszym życiu, ten owoc. Owoc jest bardzo ważny. Zresztą każdy z nas wie, że my żyjemy tylko z tego powodu i tutaj na ziemi. I to, co naprawdę ważne jest, to jest po prostu owoc naszego życia. I Pan Jezus Chrystus mówi, po owocach ich poznacie. Więc te słowa Chrystusa skierowane do apostołów w przenośnym sensie odnoszą się także do każdego człowieka. Każdy człowiek został wybrany przez Chrystusa
przeznaczone do tego, by z własnej inicjatywy rozwijał podarowane mu zdolności i w ten sposób dążył do doskonałości. Bardzo ważne to jest. To rozwijanie własnych predyspozycji jest wyrazem swoistej płodności, dobrowolnym współdziałaniem człowieka z łaską Bożą, życzym miłością wyrażanym słowem i czynem. I to jest właściwie cały sens przypowieści Pana Jezusa Chrystusa o talentach. Każdy z nas dostał od Pana Boga talenty, umiejętności, zdolności, które włożył w nas. Są to te zdolności w możności, jeszcze nie po prostu my dostaliśmy to od Pana Boga. Trzeba z tym działać. Każdy dostał inne. Każdy dostał jedno mniej, jedno więcej. W przypowieściach Pan Jezus Chrystus mówi o 5 talentów, 2 talentów i o 1 talencie. I teraz widzicie właściwie, co się stało. Ten, który dostał 5 talentów, pracuje i zarabia 5 innych. Ten, który ma 2, zarabia 5 i daje kolejne 2. Ten jeden miałby też zarabiać i kolejny jeden. I uważajcie, ten, który daje, robi 5, dostanie 5 i wydaje 5, więc ogromną ilość owoców, dostanie nagrodę. Ten, który ma 2, o wiele mniej, i wydaje 2, o wiele mniej owoców, bo tylko 2, dostanie tą samą nagrodę. Jest bardzo ważne. Więc gdyby ten jeden owocował i jeden dodał, dostałby dokładnie tą samą owoc. Bo nie ilość liczy, ale właściwie intencje naszego działania. Chęć, aby wydać owoc. Działać tym talentem, co my dostaliśmy. Jeśli ja dostałem 1/4 talentu, to powinienem po prostu 1/4 talentu dodać. Ale co ten robił z jednym talentem? Pokopał go, zagrzebał go i siadł. I leniwie po prostu nic nie robił. Nie rozwijał się, nie przynosił żadnych owoców. I będzie za to bardzo ukarany. I tu jest bardzo ważne. Przez to rozumiemy, że przynoszenie owoc jest tak ważne. Dlaczego? Ponieważ będzie dopiero to dowód, że traktujemy Pana Boga poważnie. Że my też coś robimy. Bo my, mówi święty Augustyn, którzy zostaliśmy stworzeni bez nas, nie będziemy usprawiedliwieni i zbawieni bez nas. Bo to jest również nasze działanie. Musimy współpracować z czynem Bożym. Pan Bóg chce, abyśmy się rozwijali. I tutaj znajdują się w nas możliwości, o których często sami nie wiemy. Pan Bóg nam to odkrywa, jeśli my tylko współdziałamy z Nim. Ziarno Jego miłości, innym słowem, winno paść na grunt naszej dobrej woli. Kierujmy więc naszym życiem tak, by zgodnie z Jego wolą właściwie działać. Rozumiecie? Już samo szczere staranie się o to pozwala ziarnu wyrosnąć i zapowiada wspaniałe pomoc, owoc. I widzicie, to jest to ważne, abyśmy nie myśleli, co za cuda muszę tutaj wydarzyć Ciebie. Mam tylko wypełnić wolę Pana Boga. Ale wypełnić wolę Boga. Nie tylko słuchać pięknie, fajnie, po prostu usiąść i spać. Grzebać ten... Nie. Wola Boża jest czyńcą. Więc to, co rozumiem, muszę uczynić. Więc muszę wychodzić od siebie i przynosić owoc. Przepraszam, że tak mocno zatrzymuję się na tym, że tak powiem, przeciągu naszego tematu, abyśmy dobrze rozumieli, co nastąpi. Czyli co to jest macierzyństwo i ojcostwo. Bo tutaj jest właściwie całe swoje sedno. Więc wyobraża sobie, jeśli nawet mały akt, czyn, więc praca nad sobą, miłości bliźniego, na przykład podanie bliźniemu szklankę wody, mówi Pan Jezus, z miłości do Pana Boga, nie będzie zapominany od Boga. Zaowocuje w życiu wiecznym. Zostanie przez Boga nagrodzone. Jakże więc owocne będzie całe życie skupione na wypełnianiu zadania otrzymanego od Boga. I właśnie taka płodność będzie znakiem rozpoznawczym prawdziwego chrześcijanina. Jak już powiedziałem, po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziemy się wzajemnie miłowali, po owocach ich poznacie. Po owocach. Nie po mowach, nie po gadulstwie, nie po raczej czynach patetycznych wyrazach, ale po owocach.
I teraz zastosujemy to prosto do istoty kobiety i mężczyzny. Dla kobiety oznacza to, że ona dostała już z tytułu kobiety zadanie od Pana Boga. Dlaczego otrzymała to dziewictwo? Więc integralność, harmonia duszy, serca, ciała, piękność ciała, serca, umiejętności. Każda kobieta dostała takie umiejętności, taki czar, taką piękność wewnętrzną, przynajmniej często zewnętrzną. Ona też musi przynieść owoce. To jest ten talent, który dostałeś. I tak jak mówię, dostałeś może talenty. Jedna kobieta dostała piękny, właściwy dar, ogromną piękności ciała. Druga ogromne umiejętności po prostu swoimi rękami. Trzecia wielką inteligencją. Czwarta inne zalety, które Pan Bóg jej włożył w jej sercu. Dlatego jest taka wielka różność w ogrodzie Panu Bogu wśród tych wszystkich kobiecych kwiatów, prawda? To jest normalne. A więc, rozumiecie, również przynieść owoc. Jaki jest ten owoc? Jak mówiliśmy ostatnio, to jest właściwie stać się oblubienicą. Oddać się ukochanemu. Ale nawet być oblubienicą jeszcze nie jest celem. Lecz znajduje swój owoc w oddaniu się ukochanej osobie. I to przynoszenie owocu warunkuje dopiero pełny rozwój istoty kobiety. Przynoszeniu owocu osiągna ona pełnię swej kobiecości, doskonałość, świętość. Oczywiście tym owocem jest dziecko. Jasne. To jest właściwie jej macierzyństwo. Stanie się matką. Jak niesamowity, piękny plan Pana Boga się tutaj krystalizuje przed naszymi oczyma. Jak to piękny Pan Bóg rozwija. Najpierw dziewictwo, potem bycie oblubienicą, ta wielka miłość do ukochanego Ty i potem właściwie jako uwieńczenie właściwie tej miłości, jako owoc obydwóch, to jest właściwie stać się matką, stać się ojcem, dziecko, prawda? Rodzina. To jest po prostu piękny plan Pana Boga. Dla mężczyzny znaczy to, że on też te dary, które on otrzymał, inne od kobiety najczęściej, różne też, same, ale sposób jego talentów najczęściej trochę różni się od kobiety. Więc on otrzymał te dary ustalanie ładu i harmonii na świecie, dar kierowania ku celowi, ale też musi się realizować chcesz u kogoś. Te dary musisz po prostu używać. Ten talent musisz rozwijać. Nie możesz usiąść i powiedzieć, mam ten talent i nic nie robić. Jak niestety bardzo często się dzieje, prawda? I to jest oczywiście upadek i skutek grzechu pierworodnego. Ile właściwie darów ludzie dostali od Pana Boga? Ile talentów dostali od Pana Boga i nic z tego nie rozumieją? Najbardziej uderzający dla mnie jest, kiedy jestem na dworcach często, prawda, albo przy ulicach, zbliża się to jakiś do mnie, jakiś bezdomny, jakiś pijak, prawda, który prosi po prostu oczywiście o pieniądze, prawda. A ja po prostu, aby mieć spokój, właściwie mówię, I don't speak Polish. I on doskonałym angielskim, I understand English. Doskonale mówi ten człowiek po angielsku. Ukazuje, że to jest nieszczęśliwy po prostu człowiek, który ma niesamowite talenty. I kończy to po prostu doskonale, dosłownie po prostu właściwie pod mostem. To jest po prostu straszne. Oczywiście nie ma tutaj żadnej oceny tych biednych ludzi. Jest to o wiele więcej biednych ludzi, którzy mają te talenty i używają ich, ale dla nic z nich celów. To jeszcze też. Po prostu jeszcze gorzej, prawda, można powiedzieć. Ale nie o tym temat. Ale widzisz, to jest właściwe, każdy musi realizować swój cel. On musi przynieść owoce wedle słów Chrystusa, które kieruje do wszystkich mężczyzn tak samo. Ja was wybrałam, abyście szli i ponieśli owoce. Jaki jest zatem zewnętrzny owoc zjednoczenia mężczyzny i kobiety? Oczywiście dzieci. Prawdziwa miłość jest przez to nie tylko afektywna. I to powiedziałem na początku, aby ta miłość między mężczyzną a kobietą nie stała się po prostu sublimowanym egoizmem. Jakimś wybuchem wielkich emocji, uczuć, który kończy się po prostu w roztrwonieniu znowu tych sił. Ale właściwie
ta miłość zawsze, jak mistrzowie duchowego życia wszyscy mówią, musi stać się efektywną. Więc miłość składa się zawsze z tych dwóch części. Pamiętajcie zawsze o tym. Bo dzisiaj bardzo często o tej tajemnicy miłości różne rzeczy słychać. Miłość to najczęściej wybuch uczuć, emocje, przychylności właściwe, przyjaźń, sympatię i tak dalej. Oczywiście, jak najbardziej, być poruszony do głębi serca, jak najbardziej. Wielkie emocje, jak najbardziej. Ale nie tylko to. Ale miłość oprócz tej afektywności, przez którą pokazuje umiłowanego, ja bardzo go kocham, te znaki afektu, bo po prostu zakochani, to są te pocałunki, te oczy, które patrzą po prostu jakby na siedmiu cudów świata, prawda, i tak dalej, to jest po prostu taka niesamowita, no piękne, oczywiście, ale tak naprawdę bardzo szybko przemijające, bardzo szybko właściwie znikające gdzieś w powietrzu, bo emocje przychodzą, wychodzą. Natomiast efektywna miłość jest prawdziwa. Efektywna, czy ta, która przynosi owoce. Efektywna miłość jest, jeśli nie tylko mówię drugiemu, że kocham go, jeśli nie śpiewam tylko wszystkimi właściwie tonacjami, że kocham go, jeśli nie tylko pocałuję go, przynoszę mu być może jakiś kwiatek, ale jeśli coś dla niego rzeczywiście uczynię, jeśli dodatkowo za niego cierpię, trudzę się dla niego, to mam dowody jego miłości. I stąd Pan Bóg chciał, aby dowodem największej miłości, która istnieje na świecie, był również efekt, owoc, gdzie właściwie i jeden i drugi może się temu całkowicie oddać. I to są właściwe dzieci. To są te dzieci, które, uważajcie, nie są własnością naszą, ale są owocem również danym od Boga. Bo przecież Pan Bóg stwarza. My jesteśmy tylko współdziałającymi z Bogiem. Pan Bóg daje dziecku życie, istnienie, śmiertelną duszę. My tylko z łaski Bożej, z rządzenia Boga, dodajemy dziecku ciało i wszystko, co cielesne. Więc Pan Bóg jednak chciał swoje wielkie dzieło stworzenia uzależniać od największej miłości między tymi dwoma. Kolejny cud. Właściwie jak Bóg pięknie wszystko bardzo dobrze Pan Bóg urządził, mówi opis stworzenia świata. I szczególnie kiedy człowieka jako kobietę i mężczyznę. I Bóg widział swoje dzieło i było bardzo dobrze. Rozważając to wszystko według ideału, bardzo podniesie nas na duchu, widząc jak Pan Bóg wszystko tak wspaniale robił. A człowiek tak strasznie to wszystko zepsuje, ale Pan Jezus Chrystus znowu to potrafi odnowić. Teraz pójdziemy krok dalej. Macierzyństwo. Czym jest więc misją kobiety, zadaniem kobiety? Potem pytamy, jakie jest zadanie mężczyzny. Postaramy się najpierw, jak ostatnim razem, określić trochę ten fenomen, to zjawisko. Zjawisko macierzyństwa, ojcowstwa i potem postaramy się iść w sedno rzeczy. Dzisiaj oczywiście muszę się ograniczyć z opisem istoty mężczyzny i jego zadania. I jutro chciałbym wtedy poświęcić szczególnie właściwie z istotą kobiety i jej zadania. Ale teraz jaka jest, aby najpierw dochodzić do zjawiska misją kobiety. Jakie jest jej posłannictwo tu na ziemi? Zawsze pamiętajmy posłannictwo tu na ziemi. My tutaj na ziemi nie jesteśmy na wieki. Mamy parę lat. I wszystko zależy od tego, co w tych paru latach robimy. Czy wypełnimy zadanie, które Pan Bóg nam dał, czy nie? To wszystko, co trzeba. Jeśli nie wypełnimy, to właściwie jesteśmy jakby marnotrawnymi. To wtedy roztrwonimy wszystkie siły i to jest ten słynny talent, który nie będzie wykorzystany. Im bardziej właściwie wypełnimy zadanie, które Pan Bóg nam dał, które przekazuje nam przez różne okoliczności, poznaliśmy, urodziliśmy się w tym terenie, w tym kraju, w tym otoczeniu, w tej rodzinie, w tej mentalności. I wtedy po prostu poznaliśmy tej osoby. Pan Bóg wszystko dobrze urządzi. I w ten sposób właściwie odkrywamy przez okoliczności, przez wolę Pana Boga. I w ten sposób widzimy, co mamy robić, co Kościół Święty nas uczy, jeśli właściwie jesteśmy jej posłuszni. Więc po co sięga ona po ideał ulubieńczości?
Wszystko zmierza, jak mówiliśmy, ku jednemu celowi, ku macierzyństwu. I to jest bardzo ciekawe, jak Pan Bóg wszystko orientuje ku temu celowi. Zobaczcie, jak przede wszystkim biolodzy dają tutaj bardzo ciekawe zjawiska. Psycholodzy też, ci, którzy zajmują się konstrukcją, że tak powiem, naszego ciała, naszych nerwów, naszych dyspozycji, naszych właściwych usposobień, naszej duszy, naszych umiejętności i cech, to mamy po prostu u kobiety już właściwie niesamowita budowa jej ciała. Budowa ciała kobiety jest po to, aby mieć dziecko. Dlatego mężczyzna nigdy nie może mieć dziecka, bo jego ciało do tego nie jest udysponowane. I taki biolog potrafi wam pokazać, jak Pan Bóg tutaj wspaniały ułożył właściwie ciało kobietę i tak ułożył, jak doskonale pasuje, aby począć dziecko i potem porodzić go. To jest niesamowite. Dlatego już to pokazuje jej przyszłą, jej misją, dla której ona została po prostu od Pana Boga przeznaczona. A poza tym mamy jeszcze po prostu te wszystkie budowy psychiczne, fizjologiczne. Prawda? Te uwarunkowane dowodzą, że przygotowane jest do tego, by rodzić. Predestynacja do bycia matką pozostaje w związku z wieloma podstawowymi doświadczeniami w życiu kobiety. To dodatkowo. Nie tylko jej budowę ciała, jej fizjonomia, fizjologia, ale też ogólnie biorąc, socjologa nas po prostu pouczy, że z reguły kobieta ma o wiele większa niż mężczyzna wrażliwość na szczegół, na detal, jakąś małą rzecz, konkretną sprawę życia codziennego. Ta cecha wielce uzdalnia kobietę do szczególnej troskliwej opieki nad dzieckiem, którego delikatne życie składa się właśnie z mnóstwa ukrytych szczegółów, drobiazgów. Jeśli ktoś by ich nie dostrzegał, to wówczas opieka i wychowywanie byłyby zaniedbywane. Mężczyzna tego nie potrafi. Zawsze mam przed oczyma po prostu przykład mojej mamusi, prawda, która teraz ma 91 lat. Przyjdę do domu, może nie półtora roku temu, prawda, już ostatnio to bym powiedział, prawda, to ten smysł do szczegółów, prawda, i przychodzę, powitam mamy i tak dalej, prawda. I ona pyta, czy nic nie widzisz? Nic nie zobaczysz? Patrzę. Nic. Ale człowieku, nie widzisz, ja po prostu te okna dla ciebie umyłem. Ja, kobieta, mając prawie 90 lat. Patrzę, no o tak, rzeczywiście mam ta wspaniałe okna. Nie widziałam tego. A? Jeśli kobieta tu patrzy po prostu, to natychmiast widzi te detale. Mężczyzna jest po prostu tutaj absolutnie po prostu niezdatny, prawda? I ja mam szczególny brak umiejętności, nawet moi współbracia po prostu czasem mają, że ja mam po prostu jakieś klapy na oczy, prawda? Czy jest, widzę, na przykład tutaj ktoś właściwie jakieś wielkie święto i takie staranie o kwiatach, prawda? I coś szczególnego widzi ksiądz, czy się tam się coś szczególnego miał być, nie, wszystko w porządku, ja podam demo. No nie widziałeś tych kwiatów, które tam są tuż przed twoim oczyma, że to wspaniale. Wracam do kapitału, rzeczywiście, tak pięknie kwiaty były, prawda? Widzicie, taki po prostu, nie jestem wzorem mężczyzn, właściwie jestem po prostu na ostatnim ogonku, ale tak ogólnie mamy trochę mniej wrażliwości do tych detalów, to jest chyba sprawdzona rzecz, prawda? W dalszym ciągu właściwie kobieta czuje się raczej lepiej u siebie w codziennym życiu rodzinnym niż w wielkich sprawach polityki i gospodarki. Ja mówię ogólnie. Umiłowanie porządku, stabilizacji, dbałość o przygotowywanie potraw i o tysiące innych małych rzeczy życia codziennego właściwe są przede wszystkim kobiecie. To jest po prostu jasne. Mężczyzna gotuje swój obiad normalnie w ciągu 3 minut, prawda? No, ale u kobiety tak nie działa, po prostu to musi być piękne, prawda? My potrafimy jeść po prostu z jakiejś misy cały tydzień, prawda? I nawet nie umyjąc, to jest niemożliwe dla kobiety takie rzeczy. Rozumiemy to. Tak,
U dziewczynki już ujawnia się instynkt macierzyński, jak każda kobieta doskonale o tym wie. Gdy dogląda młodziego rodzeństwa, ubiera lalki, zachowuje się wobec nich jak matka. Jeśli tylko mała po prostu dziewczyna potrafi nieść po prostu mniejsze, to już nosi go po prostu, bo to należy do jej istoty, prawda? Wszystkie to są takie fenomeny, zjawiska właściwie tego zmysłu, tego instynktu macierzyństwa, prawda? I stąd właściwie dorastająca dziewczyna marzy o przytulnym domu, wypełnionym dziećmi, w którym da żyć się. To przyporządkowanie kobiety jako matki do dziecka uwidacza się w szczególny sposób, kiedy jej własne małe dziecko spojrzy na nią, uśmiechnie się do niej. To musicie zobaczyć kiedyś, kiedy kobieta, młoda mama, nie widzi. Albo ona myśli, że nikt nie widzi. I spaczysz po prostu z daleka. Ja kiedyś raz to widziałem, prawda? Przypadkowo przyszedłem do pokoju i właściwie mama trzymała swoje dziecko, które uśmiechniało do niej. I myślałem, że jestem w niebie po prostu. Taki uśmiech mamy do dziecka. Oczy utkwione. To jest niesamowite po prostu. Dobrze. Ojcowstwo teraz. Tym razem mamy do czynienia z zadaniem mężczyzny. I to oczywiście to jest jego ojcowstwo. To jest jego cel. Cały rozwój mężczyzny idzie w kierunku do realizacji dzieła. Widzicie tutaj, to jest zupełnie coś innego niż u kobiety. To potwierdza i podkreśla znowu, co na początku mówiliśmy, kiedy mówiliśmy o oblubieńcu, oblubienicy, jak właściwie Pan Bóg stworzył ich właściwie jako obrębne istoty, aby stworzyli razem doskonałą harmonię, uzupełniali się. Z tego powodu ten genderyzm dzisiejszego dnia, albo to właściwie ta mania, że mężczyzna ma być jakby pół kobietą, a kobieta ma być ćwierć mężczyzną, po prostu to jest gwałcenie istoty jednego i drugiego. Wiemy o tym. Więc cały rozwój mężczyzny, panowie, idzie w kierunku tej realizacji swego dzieła. Jeśli kobieta jest szczególnie skoncentrowana na osoby, na wszystko, co dotyczy osobę, to mężczyzna patrzy raczej w kierunku otoczenia, otaczającego świata, ponieważ jego zadaniem jest stwarzać struktury, budować dom, budować civitas, społeczeństwo. Tak jak tak tylko ogólnie podkreślam, to są właściwie zjawiska, o których mówiłem już w ostatnim wykładzie, kiedy mówiłem o szczególnym zadaniu mężczyzny. Mężczyzna realizuje siebie stwarzaniem swego dzieła. To jest bardzo ważne. Mężczyzna, który nie zostawi za sobą niczego, jest degenerowanym, sterylnym, nieszczęśliwym. Musi coś wychodzić od niego. To już od młodego chłopaka widać. On chce pokazać swoje zdolności, owoce swoich rąk. Mamo, zobacz! Buduje domki, prawda, statki. No, małe dziecko znajduje, że po prostu tam z tym, nie wiem, że tak po polsku nazywa właściwie piasek tam i buduje swoje wspaniałe zamki tam. To jest normalne dla chłopaka, prawda? W grach zdobywa zwycięstwo, osiąga laurę. Zobacz! W ciągu tyle sekund pokonałem tyle metrów, prawda? To jest jego chluba, to są jego marzenia. Marzenie młodzieńcy idą w kierunku do wielkich rzeczy, które pragnie realizować. Widzi jakiego jest po prostu gwiazdem, to będzie po prostu myśleć, że się będzie jemu podobny. Dlatego ten instynkt naśladowania. Widzisz po prostu małysza, po prostu każdy chłopak chce być długim małyszem, prawda? Albo widzisz jakiegoś wielkiego po prostu niesportowca, albo jakiś gwiazdę, zafascynujesz tym, imituje, naśladuje go, bo chce być podobny. Ja, kiedy mały chłopak był, ostatnim razem już powiedziałem wam właściwie o Tarzan, nie? Jego mały chłopak Tarzan to ten, który w dżunglach po prostu sobie, w tych lianach po prostu sobie chodził i chciałbym go też naśladować. Więc taki sznurek po prostu na drzewie, na jakimś jabłonku w ogrodzie i zaczynał jak wum i paf! Leżałem oczywiście po prostu i to był już koniec Tarzanu, nie? A druga rzecz, pamiętam z mojego małego życia, po prostu marzenie to było czas właściwie wielkiego futbolu, prawda? Każde małe dziecko musi być futbolerem, bo futbol to jest tak i każdy chce być najlepszym futbolerem. Ja mając, nie wiem, 9-10 lat, pierwszy raz na boisku, jechałem rowerem, prawda, i mamie powiedział, mama była zatroskana, to towarzystwo jest dobrze, mamo, proszę, muszę to robić, być bardzo zdolny i będę bramkarzem, prawda, bo jest bardzo wspaniałym bramkarzem, dobrze, tak myślałem sobie. I to był pierwszy mecz, prawda,
wszystko przygotowane, prawda, i tak dalej. I bramkarz Karol Mały, a? I bramkarz tutaj siedzi, prawda, bardzo dumny z siebie. I teraz po prostu bramkarz musi wysłać po prostu tę piłkę. I ja wysłałem tą piłkę. I w taki sposób wysłałem tą piłkę, tak, że poszła po prostu spadł w tą górę. Ja patrzyłem, taka piłka jest i kończyła się tu. I więc po prostu własną bramkę strzeliłem. I tak zostałem ośmieszany, że po prostu uciekałem od tego boiska i już nigdy tam wróciłem. Prawda? I tak kończą się marzenia tego przyszłego po prostu wspaniałego sportowcy. Ale tylko aby wam powiedzieć, że takie marzenia człowiek ma. Prawda? Chce być takim wielkim. No, to są te mężczyźni, które po prostu tak po prostu marzą. Prawda? Więc, ale rozumiecie, z tego powodu to widzisz zresztą również nawet tu proboszcza. Ideał każdego proboszcza to jest budować sobie gdzieś jakiś dzieł. Ja robiłem, budowałem tyle kościołów. Ja tutaj sprzyczyniłem się. To są właściwie te kluby. Jeśli ja odwiedzam starych proboszczów, to najczęściej mówię o swoich dziełach. Prawda? Jeśli patrzę, po prostu zwiedzam rodzinę, prawda? To ojciec, mama, rodzina po prostu to przede wszystkim słynie pod dobrymi potrawami, a ojciec rodziny powiedział takie rzeczy, które realizował w życiu, co robi w życiu, to jest jemu naturalne. To nie jest popisanie, to jest po prostu w jego naturze. I to jest po prostu znakiem, że musi wychodzić od niego owoc. A teraz uważajcie. Te realizacje, te rzeczy, które wychodzą z rąk mężczyzny, muszą więc w nim samym swoje źródło. To nie jest poważne, jeśli on tylko powiedział, że tak, jak to ukradłem. Nie jesteś jeszcze wspaniałym mężczyzną, jeśli po prostu jakiś czek dostałeś od rodziców 2 milionów właściwie dolarów. To jeszcze nic nie znaczy. Sam musi, od ciebie musi coś wychodzić. Wtedy pokazujesz, że kim jesteś, prawda? I tutaj polega właściwie, to jest zasadniczo istota ojcostwa. Ojciec to źródło, początek, stwarzający porządek. Mężczyzna ze swej konstytucji dąży do tego, aby być ojcem. Początkowo to ojcostwo, cudzysłowie oczywiście, jeszcze uwydatnia się, gdy mężczyzna stanie się autorem i realizatorem swego dzieła. Im wyższe jego dzieło, tym bardziej mężczyzna się realizuje, prawda? Ale nawet gdyby stał się autorem wiele dzieł materialnych, to nie wypełni go całkowicie. To jest bardzo ważne. Jemu to nie wystarczy, dopóki nie wychodzi od niego coś, co jest podobne do swej natury, równe do jego własnej godności. A ponieważ jest bytem nieśmiertelnym, to chce wydać również coś nieśmiertelnego. W najwyższym stopniu tych owoców mężczyzny, to jest, jeśli zostawi za sobą nieśmiertelną sławę. A jeśli po prostu właściwie wie, że po mnie powstaną pomniki, ludzie będą ode mnie no, po prostu pamiętać. Ale to jest miraż, to jest właściwie pułapka. Chce więcej. Musisz rzeczywiście coś nieśmiertelnego zostawić, nie tylko podobnie do nieśmiertelnej sławy, która i tak nie będzie nieśmiertelna, prawda? A co to znaczy wydać coś nieśmiertelnego? Więc mężczyzna tak naprawdę nie chce tylko od siebie wydać coś, bo do budynki, realizację dzieła, ale kogoś. Stwarzanie owocu podobne do siebie. To jest ojcostwo. I teraz pójdziemy do istoty ojcostwa. To są te fenomeny, które chciałem po prostu przez które zbliżać się do tej ideału i teraz spróbujemy iść do tej istoty. Ta istota jest nie tak łatwa do zrozumienia, bo musimy teraz iść jak ostatnim razem aż do najwyższych po prostu przyczyn. Najwyższych, najgłębszych racji, najgłębszej istoty ojcostwa. I tutaj ja nie mówię do was jako biolog, jako psycholog, jako może filozof, ale mówię do was jako kapłan, czyli jako ten, który daje wam najwyższą naukę. Naukę właściwie nieomylną Kościoła, czyli właściwie nauczanie o Pana Boga, które sięga do najgłębszych przyczyn, do najgłębszej istoty, ponieważ do tego, co Pan Bóg robił. Więc po pierwsze, po ukazaniu fenomenu ojcostwa pragniemy teraz głębiej określać, na czym to ojcostwo dokładnie polega.
przepraszam się, będzie trochę trudne teraz, ale jest ogromnie ważne. Jeden jest Ojciec, mówi Pan Jezus Chrystus w Ewangelii, jak i w miejscu. Pater noster, qui es in cielis, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I to jest po prostu ważne. Święty Paweł podkreśla, wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi przychodzi od jednego, jedynego Ojca, od wiecznego Ojca. Taka jest nauka Kościoła. Ojcostwo nie możesz rozumieć bez odnoszenia od wiecznego Ojca w niebie. I tutaj tylko bardzo powierzchownie, przepraszam, ale muszę jednak po prostu do tej głębi Trójcy Przynajświętszej wnikać, choć jest to bardzo wielka tajemnica i zawsze kapłan musi być głęboko wzruszony i musi uważnie po prostu myśleć, o czym mówi, bo tutaj określa tajemnicę odwiecznego Boga, które nieskończenie przekracza wszystkie nasze ludzkie byty o nieskończoność całą, aby tu nic niestosownego mówił, bo Bóg jest tak wielki. Zanim bowiem cały ten wszechświat powstał, Bóg jest tylko jeden. Bóg to nie Allah, Bóg to nie jest Adonai obecnych Żydów. Bóg nie jest jakąś duszą świata, jak mówią panteiści. Bóg nie jest tylko bezinteresowanym architektem świata. Bóg jest jednym, Trójcą. Ojciec, Syn i Duch Święty. A więc od wieczności ocean jest skończony, świat nic. To jest tak bardzo nic, że zapomni o całym się świecie na chwilę. I stoi po prostu przed tym wielkim, ogromnym, właściwie bytem Boga, który jest tak wielki. I tam od wieczności jedna osoba mówi do drugiej osoby: Ojcze, Ojcze. Tajemnica Boga to jest tajemnica ojcostwa. Bo cały Bóg, powtarzam, to jest tylko to, co Pan Jezus Chrystus zechciał nam objawić. Inaczej nigdy nie moglibyśmy nawet domyślać się, kim On jest. Ale objawił to nam. I my musimy to wziąć jako prawdę objawioną. Pod warunkiem, pod grozą wiecznego potępienia. Więc z wielkim drżeniem, z wielkim podziwem zaczynamy, spróbujemy po prostu coś tam powiedzieć, jak małe dziecko, które mało rozumie z tego, co mówi. Cały Bóg to miłość Ojca, który jest Ojcem przez wieczne rodzenie Syna. To jest w naszym kredo, mszy świętej. Syn od Ojca. Cały Bóg to jest miłość Syna zrodzonego od Ojca, który wieczności i wieczne oddanie uznaje, że jest od Ojca i dla Ojca i do Ojca. Wołając: Ojcze, Abba, Ojcze mój, mój Ojcze. To jest bardzo piękne w Ewangeliach, kiedy Pan Jezus Chrystus, szczególnie w Ewangelii według świętego Jana, wraca się do swego Ojcze. Ojcze mój. To każdy kapłan albo każdy wierny, który zaczyna czytać takie teksty, powinien być po prostu aż do głębi wzruszony, jak Chrystus wzywa swego Ojca, Ojcze. I ta wzajemna miłość Ojca i Syna, po prostu przez to ich więź, czyli wieczne potwierdzenie Ojca, ojcostwa Ojca i synostwa Syna, to Duch Święty. Więc cały Bóg, właściwie to w pewnym sensie ta tajemnica ojcostwa, Jego owoc. To jest Bóg. Więc widzisz właściwie, kim jest Ojciec. On jest początkiem Trójcy. Choć każda osoba jest równa drugiej. To jest dogmat wiary. Ale jednak jest harmonia, jest porządek, jest hierarchia, jest porządek, początek wszystkiego. Źródłem wszystkiego to Ojciec. Od Ojca wszystkiego do Ojca wszystko wraca. Syn od Ojca i dla Ojca w Ojcu. I w taki sposób zjednoczą się obydwoje w Duchu Świętym. Więc Ojciec. Tutaj jest początek wszelkiego ojcostwa. Tutaj trzeba bardziej drążyć, jeśli chcielibyśmy w sposób, wybaczcie, mówię, mistyczny dojść do tajemnicy ojcostwa. To jest najgłębsza, ale idziemy dalej, bo to nie mogę właściwie robić wykład o mistyce, ale wracamy trochę bardziej na ziemi, czyli na nasze po prostu konkretne sytuacje, bo ten Ojciec, ten Bóg Trójca Przenajświęcia raczył stworzyć świat. I to jest właściwie Jego dzieło. A jak to się stało?
Ojciec w swoim Synu wszystko stwarzał. I dlatego święty Paweł mówi, w swoim Synu zostało wszystko stworzone. W Synu. Czyli w Synu znajduje się wszystki byt. To znaczy, po prostu, wobec wszystkich ludzi będących obrazem, imitacją Syna, jak ty i ja, Bóg jest Ojcem. Więc mamy po prostu do Boga w Synu właściwie relacja dziecka do Ojca. Wszyscy zawdzięczamy Mu. Nasz byt, nasze życie, wszystko. Jesteśmy Jego dziećmi, a On jest naszym Ojcem. To jest istota relacji człowieka do Boga. Ojcze nasz, mówi nas, uczy nas Pan Jezus Chrystus. Rozumiecie, co to znaczy? To jest bardzo ważne. Abyśmy w ogóle rozumieli kiedyś, co ma być ojcostwo na ziemi, co dalej zaraz tłumaczę, powinniśmy właściwie rozumieć, że to wszystko zależy od naszego stosunka do tego, który jest istotnie i w samym po prostu swojej pełni Ojcem. Otóż pytamy siebie, jaka jest nasza relacja do Boga? Jaka jest relacja ludzi do Pana Boga? Czy jest to relacja kochającego dziecka do Ojca? Czyli do Ojca świadom, że od Ojca wszystko przychodzi. Od Ojca wszystko otrzymał. Od Ojca właściwie dostanie w każdej chwili zaopatrzenie, opatrzność. Więc relacja do Ojca, dziecka, no słuchajcie, jak dziecko wygląda, jak dzieci teraz, wasze małe dzieci, o czym teraz dzieci myślą? Kiedy wraca tata, kiedy wraca mama, kiedy wraca tata, kiedy wraca mama i kiedy tata wraca i o wielki krzyk, tata, tata, rum! Tak jest właściwie u małych dzieci, które kochają właściwie rodziców. Więc to jest, i oczywiście kochają rodziców. I w ten sposób to ojcowstwo wygląda bardzo, bardzo poważnie. I w ten sposób widzimy również, że naprawdę początkiem rozumienie ojcowstwa naszego to przede wszystkim patrzeć na stosunek do Pana Boga. I teraz mamy już pierwszą po prostu przyczyną, pierwszą przyczyną, dlaczego jest taki kryzys u ojców, czyli taki kryzys w społeczeństwie, kryzys rodzinny. Bo jeśli ojciec jest początkiem, będzie również początkiem rodziny. Jeśli ojciec jest źródłem, będzie też źródłem ładu i harmonii i właściwie struktury na świecie. Jeśli ojciec nie jest ojcem, to wszystko wali się. Jeśli ludzie mają do Boga stosunek podwładnego do Pana, jakiegoś człowieka, który wierzy, że jest jakiś stworzyciel nieba i ziemi, a więcej nie, nie ma stosunku dziecka do ojca. To jest najwyżej stosunku dawnych Żydów do tego wszechmocnego. Ale najczęściej muzułmanów do tego Allah, któremu dają swoje daniny, nie mają żadnej relacji intymnej do niego, a już własnej nic z ojcostwa. I widzicie, katolicy dzisiaj w wielkiej mierze są w duchu muzułmanami, ateistami, panteistami, masonami, Żydami. Dlaczego? W duchu oczywiście, ponieważ mają taki stosunek do Boga. Nieprawdziwy. Jeśli mówi się ojciec, to wtedy też degeneruje właściwie często w sposób sentymentalny, taki ojczulek, taki dziadziuś po prostu, któremu może robić, a to nie jest godność ojca. Tylko to nawiasie powiedząc, to jest pierwszy źródło kryzysu, który mamy, ponieważ jeśli rozwala człowiek stosunek do Pana Boga, to rozwala również stosunek tutaj wśród swoich na ziemi. Ale wracamy teraz do naszego tematu. Więc Pan Bóg jest Ojcem w pewnym sensie tego słowa. Wszystko daje Grzechowi, wszystko wychodzi od Niego. Więc określamy Jego ojcostwo, bo wszelkie ojcostwo nasze wzoruje się na Niego. U nas jest tylko małe uczestnictwo, jak promień uczestniczy w słońcu. Jeśli ojciec chce rozumieć, kim jest ojcem, nie patrząc na ojcostwo Boga, nigdy nie rozumie siebie. Nigdy. Więc ojcostwo to nie tylko nieustannie dać byt, ale także zachowanie wszystkiego. Zaopatrzyć ze wszystkim, co nam potrzebne. To jest to zaopatrzenie, po prostu opatrzność Pana Boga. Bo na to Ojciec Niebieski prowadzi do pełni, od początku do końca, do celu. On udziela wszelkie dobro.
Więc widzisz u Ojca dwa elementy. Pierwszy element to jest element początkowy, alfa, można powiedzieć, początek. I drugi jest celowy, omega, koniec. Więc początek, Bóg, od którego wszystko przychodzi, to jest właściwie to źródło. Od Ojca wszystko przychodzi, Ojciec wszystko wszystkim prowadzi i Ojciec prowadzi znowu powrotem do celu. I potrafi właściwie swoich prowadzić do celu, dla którego są stworzeni. I teraz zobaczcie, nie chciał Pan Bóg zachować tylko dla siebie tego wzniosłego tytułu Ojca, choć to jest Jego najwłaściwszy tytuł. Ponieważ chciał stworzyć człowieka na obraz i podobieństwo Boga, chciał również, aby człowiek miał wyobrażenie Jego Ojcostwa i uczestniczył w Jego Ojcostwie Wiecznym. I stąd właściwie Pan Bóg udzielił człowiekowi właściwie moc, aby stać się Ojcem. I kim jest każdy Ojciec na ziemi? Jest czyjem od Wiecznego Ojca. I na tym polega wzniosłość naszego Ojcostwa. I teraz idziemy krok dalej. Każdy ziemski Ojciec, aby wracając do Was, albo do naszych ojców na ziemi, jest obrazem, echem, czynią od Wiecznego Ojca. Więc również uczestniczy w czynnościach Jego Ojcostwa. Uczestnicząc w Jego Ojcowstwie, również ziemski Ojciec jest początkiem, źródłem, ustalającym porządek, opatrznością dla swoich, prowadzącym swoich do celu, do pełni doskonałości. Jest opatrznością swoich, jest początkiem, jest kierującym, prowadzącym, pokazującym cel. To jest właściwe ojcowsko. Tutaj faktycznie już wszystko się trzyma. Tutaj jest jego istota. Więc ja tylko ciągle po prostu robię takie, że jeśli to płacicie, po prostu robię takie definicje od najbardziej odległego i ten coraz bliżej. Spróbuję w ten sposób dać to zrozumienie, jeśli moje po prostu nieumiejętności to potrafię w ogóle. Istota stworzonego Ojca, więc naszego Ojcostwa, jest uczestnictwem Bożym ojcowskim autorytecie. Powtarza, wszelka władza na ziemi od władzy Boga w niebie przychodzi. Więc przede wszystkim ojcowstwo. Ojcowstwo nie ma żadnego źródła u nas samych. Jest tylko darem od Pana Boga. I żyje jak promień, żyje, istnieje po prostu uzależnione od Słońca. Odrywane od Słońca promień nie istnieje. Odrywane od Bożego Ojcostwa, ojcostwo po prostu wykruszy się i zniszczy się. Więc musi także uczestniczyć ziemski Ojciec w sposobie, jak niebieski Ojciec wykonuje swoje ojcostwo. Ponieważ jedna rzecz jest twierdzić, Bóg jest Ojcem, więc jest źródłem, początkiem, autorytetem, władzą, mocą, opatrznością, kierującą, prowadzącym. Ale jak to robi? To jest też ważne. Bo to ojcowie, szczególnie w Starym Testamencie albo w innych religiach fałszywych, nie dostrzegają, bo nie mają prawdziwego oblicza Pana Boga. Więc ich ojcowstwo jest bardzo często tyranią. Jest ojcowstwo surowym. Jest ojcowstwo właściwie autorytet, który nie zważa na swoich podwładnych. Otóż ojcowstwo Ojca Niebieskiego to miłosierdzie, to jest dobroć, to jest miłość. Według świętego Tomasza z Akwinu, który bardzo pięknie określa, dobroć ma jako właściwość oddać, wydać od siebie. Chce się poświęcić, chce wszystko dać dla ukochanego. Ma coś wielkiego i to, co ma, nie dla siebie zachowuje, ale poświęca, oddaje. To jest idea, właściwie ideał prawdziwej miłości. I w ten sposób stwarza ład i harmonia. Kim był pierwszy ojciec na ziemi? Adam. Adam miał być ojcem całego rodzaju ludzkiego. Pierwszym praojcem naszym. I wiemy, co się stało. Przez grzech pierworodny stracił Adam łaskę i przyjaźń Bożą. Miał być ojcem wszystkiego bytu, i przyrodzonego, i nadprzyrodzonego życia, ale sam stracił nadprzyrodzone życie, więc nie mógł tego życia swoim dzieciom już pokazać. To jest bardzo ważne. Ojciec jest ten, który pokazuje, przekazuje, który daje, który stwarza.
Adam będzie ojcem całego rodzaju ludzkiego, tak, ale skażonym, ponieważ tego, to, co od Pana Boga dostał, aby miał przekazać, już nie może, bo sam stracił. Czyli życie nadprzyrodzone, życie łaski. I od tego momentu ojciec w śladzie Adama, po grzechu pierworodnym, również tylko i wyłącznie daje swoim dzieciom nadprzyrodzone i tylko przyrodzone życie. Czyli skażone życie przez ranę grzechu pierworodnego. Innym słowem, ojciec od grzechu pierworodnego jeszcze wydaje owoc syna, a owoc jest chory. Wydaje chorego syna. I na tym polega cała tragedia ludzkości, moi drodzy. Ojcowsko skażone, czyli źle funkcjonuje ojcowstwo, źle funkcjonuje jego autorytet, a jego ojcowski czyn nie jest już obrazem i podobieństwem czynu ojcowskiego Pana Boga, już nie jest samą dobrocią i miłosierdziem jak u Boga, lecz jest mieszaniną dobroci ze złem, miłosierdzia z egoizmem. Uważajcie, Kościół katolicki odróżnia się zasadniczo od wszelkiego rodzaju protestantyzmu, który twierdzi, że tutaj w ogóle nic dobrego nie wychodzi, tylko zło. I to jest po prostu nadużycie, więc twierdzi, że po prostu ojciec wydaje całkowicie zepsuty obóz, nie do naprawienia. I to jest wielki, wielki błąd protestantyzmu, fatalizm okropny, od którego wychodzą wszystkie te pozostałe błędy właściwie tej fałszywej religii. Natomiast pięknie Pan Jezus Chrystus to nam tłumaczy, Kościół Święty właściwie to nam dalej podkreśla, tak, jest nie całkowicie źle, jest mieszanina, nie jest całkowicie dobrze oczywiście, ale jednak po prostu musimy widzieć, jak to wygląda. Więc wszystkie cechy i dary, które człowiek otrzymał od Boga za swoje ojcostwo, bo to są właściwie talenty, one zostaną teraz nadużywane, zdepawowane. I teraz masz rozumienie. Aha, ojciec, mężczyzna ma siłę, ma autorytet, ma mięśnie, ma siłę. Ale ten autorytet, ta zdolność budowania świata, moc ustalania ładu, harmonii są przeinaczone i będą właściwie po prostu przeinaczone i deprawowane dla budowania własnej dominacji, własnego luksusu, własnego właściwie własnych, że tak powiem, rząd. I to jest właściwie upadek. Tak jak istnieje upadek kobiety, istnieje upadek mężczyzny. Jeśli upadek kobiety według słów Pana Jezusa Chrystusa jest gorączka, chora miłość, która rozlewa się po prostu wszędzie, gdzie nie powinna, wielki, wielki błąd albo wielkie skażenie, skażenie mężczyzn to jest pycha. Ale to jest jeszcze inny temat. Może na następne wykłady. Teraz muszę wracać do tego tematu. Kara za grzech to jest w pewnym sensie przekreślenie ojcostwa. Miał być źródłem i początkiem bytu, miał być początkiem życia i stało się po prostu początkiem śmierci. Gdyby nie było zbawienia, ojcostwo zostałoby całkowicie przekreślone i po prostu przewrócone w swoje przeciwieństwo. Miał być ojciec od z woli Bożej źródłem szczęścia i piękna i wszystko kończy się nieszczęściem. Ale tak nie jest ostatnie słowo. To by było, jeśli Chrystus nie przyszedłby. Ale Chrystus przyszedł, odnowił człowieka. I w nim, i tylko w nim, odnowił Chrystus również ojcostwo. To jest bardzo ważny ten punkt. Abyśmy zdali sobie sprawę, że wszystkie nasze funkcje mogą tylko naprawdę poprawnie działać, jeśli widzę ich odnowione w Chrystusie. Wszystko odnowić Chrystusie, mówi Święty Pius X. Omnia instaurem Chrystu, także ojcostwo. Czyli prawdziwy ojciec, który odzyskał swoją pierwotną godność, ojciec, który odzyskał swoje możliwości wydania owocu obfitego,
to tylko ten, który żyje w łasce Chrystusa i otrzymuje od Niego środki saraczy, aby na nowo, poprawnie i w prawdziwym sensie używać dane Mu władzę i dary wykonania swego ojcostwa. Więc mamy podwójne ojcostwo, mamy przyrodzone ojcostwo. Oczywiście to ojcostwo zostało, jak mówiłem, po Adamie. I tak funkcjonuje po prostu właściwie kontynuacja rodzaju ludzkiego. Po prostu ojciec stanie się ojcem, połączając się z kobietą, stanie się naturalnym ojcem swoich dzieci. I stąd właściwie otrzymuje od Pana Boga też naturalny autorytet nad nimi. On będzie, jeśli stara się rozwijać oczywiście swoje naturalne talenty, które otrzymał każdy mężczyzna, czy to jest chrześcijanin, albo tego z tytułu, że jest mężczyzną, czyli jest właściwie człowiekiem, posiadającym rozum i wolną wolę i różne talenty i umiejętności, powinien być wychowawcą, nauczycielem, wzorem i mistrzem. I rzeczywiście w różnych kulturach, pogańskich nawet, przedchrześcijańskich, znajdujemy właściwie pewne początki wzorowego ojcostwa. Zaczynając od mądrości wschodniej, gdzie znajdujemy takie ślady, jak ojciec ma wyglądać, ma wychować swoje dzieci, u Konfucjusza na przykład, albo u starożytnych naszych filozofów, jak Arystoteles, który bardzo mocno podkreśla tą ważność ojcostwa, albo szczególnie etos ojcostwa paternitas w starożytnym Rzymie. I tak naprawdę gdziekolwiek widzisz rosnącą kulturą, cywilizacją, gdziekolwiek to jest związane właściwie z promowaniem, że tak powiem, tego ideału ojcostwa. Choć to ojcostwo jest zawsze ograniczone. I w ten sposób nawet na te czynności naturalne ojcostwa, jeśli on tak naprawdę chce ich wykonać z wytrwałością, potrzebne mu są łaski, łaska Boża, aby poprawnie wykonać swoje obowiązki ojcowskie. Ale oprócz tego oczywiście istnieje jeszcze większe ojcostwo i to jest nadnaturalne, nadprzyrodzone ojcostwo. Ponieważ być początkiem życia naturalnego, co znaczy wydać nowego człowieka, wydać syna, wydać dzieci, mieć dzieci. Ale po co mamy dzieci? Aby tylko były ludzie na ziemi? Ciągle mówią, że jest za dużo teraz. Więc lepiej, aby tych ojców nie było tak dużo. W ten sposób mamy mniej dzieci. Spokojnie będziemy żyć, bo inaczej będziemy głodnąć. Musimy się dzielić. Tak mówią ateiści. Oczywiście. Więc to ojcostwo naturalne nie ma sensu w sobie. Ponieważ nie wydamy tego dzieci, aby mieć dzieci, ale aby mieć przyszłymi po prostu obywatelami nieba, świętymi. Czyli aby oni po prostu osiągnęli pełnię swego życia i poszli do nieba. Ale to jest nadprzyrodzone ojcostwo. Więc nadprzyrodzone ojcostwo polega na tym, aby nie tylko być początkiem życia przyrodzonego, lecz początkiem, źródłem życia nadprzyrodzonego. I tutaj mamy bardzo ciekawą naukę Kościoła, też bardzo mało znaną. Chrystus przecież jest nowym Adamem, mówi święty Paweł. Więc on stanie się źródłem i początkiem tego nadprzyrodzonego życia, które stary Adam stracił. I dlatego Pan Jezus Chrystus bardzo zniosłym sensem jest Ojcem. Co? Jezus Ojcem? No to coś nie tak, prawda? Przecież w Ewangelii nigdy nie słychać, że Jezus Chrystus jest Ojcem. To jest celowo oczywiście, że Pan Jezus Chrystus tą zaletę jako nowy Adam i wynikające z niego wnioski, nie chce właściwie przedstawić jako ojcostwo, aby ludzie po prostu mieli przed oczyma, że jest jeden ojciec z nieba, to jest jego własny ojciec. Dlatego on wycofuje się, że tak powiem, od tego tytułu prawie całkowicie. Ale uważajcie, nawet całkowicie to nie da się. Na przykład widzimy w Starym Testamencie właściwie, nie w Starym Testamencie, ale też w Nowym Testamencie, święty Paweł nazywa go jeden raz, i to jest witanie do Najświętszego imienia Jezus, Pater Futuri Seculi, ojciec wieków przychodzących.
Albo tu redempto nostre, pater nostra, mówi właściwie, mówimy w święto Najświętszego imienia Pana Jezusa Chrystusa. Ty zbawiciel nasz i Ojcze. I to nadprzyrodzone ojcostwo Syna kontynuuje w świecie, kiedy ci, którzy są kontynuatorami Jezusa Chrystusa, właściwie noszą tytuł Ojcze, Ojciec. I dlatego mówisz do kapłana Ojcze. I do najwyższego kapłana na ziemi Ojciec Święty. A oni dlatego, że są tylko i wyłącznie po prostu przedstawicielami, narzędziami Chrystusa. Chrystus w nich działa. Jego ojcostwo, że tak powiem, w nich pokazuje całą swoją pełnię. To musimy rozumieć. Więc patrz zawsze na to. Więc cała ta moc, ta władza Chrystusa, ta władza, aby być równo początkiem życia, kierującą, prowadzącą, jest wzorem każdego mężczyzny od samego początku. Młodego dziecka, które musi widzieć w swoim Chrystusie, Panu, wielkiego przywódcę, króla, którego podziwia, tego wielkiego Pana, którego właściwie widzi, które przewodzi wojskami chrześcijańskimi, prowadząc do boju przeciw diabłu. Królowanie Pana Jezusa Chrystusa, panowanie społecznie, powszechne Chrystusa. Viva Christo Rei! Niech żyje Chrystus Król! Takimi hasłami poszli po prostu ci ludzie, na przykład w Meksyku albo w Hiszpanii, po prostu do boju i do śmierci, aby bronić królowanie Chrystusa. I to jest właściwie ten ideał. Ale nie tylko dla młodzieńca, dziewiczego, nie tylko dla oblubienicy, bo Chrystus jest oblubieńcem Kościoła, ale też dla Ojca. Chrystus jest absolutnym wzorem. Dzięki Chrystusowi możemy stać się na nowo prawdziwymi ojcami. Przez dawanie naturalnego i pilnowanie nadprzyrodzonego życia jako ojciec rodziny. Albo przez nadprzyrodzonego dawanie nadprzyrodzonego życia jako ojciec duchowny. I tutaj widzicie po prostu, że to ojcostwo nie dotyczy tylko ojców rodziny, które mają dzieci, ale duchownych ojców i duchownych ojców jeszcze bardziej. Duchowne ojcostwa po prostu jest tak bardzo wyższe od fizycznego ojcostwa, o ile nadprzyrodzone życie jest ważniejsze niż od przyrodzonego. I dlatego musimy wziąć, oddać pod opiekę Chrystusa nasze ojcostwo i jego wykonywanie. I teraz rozumiesz, tak jak kapłan, jako ojciec swojej parafii, swoich wiernych, swoich duś, swoich duchowych dzieci, musi być w ścisłym związku z Chrystusem i otrzymać od Niego wszelkie sygnały, aby być dobrym ojcem duchowym, ojcem dla swoich duś. Podobny sposób każdy ojciec rodziny musi właściwie oddać się do Chrystusa i wszystko od Niego otrzymać. Dokładnie tak samo, choć u Niego dotyczy to najczęściej tylko Jego własną rodzinkę, ale tak samo musi. Z tego powodu jest bardzo ważne, aby jednak to ułatwić dla ojców, Chrystus daje nam jako wzór ojcostwa swego Ojca na ziemi. I z tego powodu wielkim wzorem każdego ojca rodziny, każdego mężczyzny, ale zwłaszcza ojca rodziny, jest święty Józef. Święty Józef jako doskonały przykład, jak wygląda święte wykonywanie ojcostwa. I to jest bardzo ważne. Święty Józef pokazuje doskonale, jak mamy używać nasz ojcowski autorytet. On był właściwie autorytetem. On był uważany jako ojciec świętej rodziny. Jest ojcem. Jest tylko cieniem Ojca Niebieskiego, ale Chrystus traktuje go jako swego ojca, dopóki żyje na ziemi. I tak jemu jest posłuszny. I tak święty Józef wykonuje swoje właściwe funkcje ojcowskie. Proszę nie uważa sobie, że święty Józef klękał przed Jezuskiem małym, prawda, i prosił go o błogosławieństwo, i prosił go o radę, co ma robić. Jezus nic nie mówił. Jezus Chrystus po prostu, kiedy święty Józef kazał mu po prostu robić tą szafę, naprawić dach, to naprawił dach. Kiedy kazał święty Józef, Jezu, teraz idziemy spać, Jezus poszedł spać. Tak to było, bo Chrystus był wszystkim nam podobny, oprócz grzechu. To jest bardzo ważne słowo, abyśmy nie wyobrażali sobie tak zwane właściwe apokryfy, takiego sztuczne życie Chrystusa, które właściwie robił swoje malutkie, właściwie grał po prostu w jakimś piasku po prostu i wtedy robił takie małe piatki i potem wisz i ptaki po prostu wtedy wylatywały i takie różne cuda by robił. Nie.
Jezus Chrystus naprawdę był wszystkim nam podobny, więc był właściwie we wszystkim posłuszny swemu Ojcu i ten Ojciec, święty Józef, musiał wykonać swoje właściwe funkcje. A jak ją wykonał? Te małe punkty w tej Ewangelii, które znamy, po prostu są już tak wymowne, moi drodzy. Jak święty Józef otrzymał od Pana Boga rozkaz, wstaj, to wstanie. Już nie ma dyskusji. To on decyduje w nocy, od razu, natychmiast, na bydle i do pustyni. To było, po ludzku mówiąc, wariactwo. On był posłuszny, a święta rodzina była posłuszna. A potem 7 lat w Egipcie i potem do jego śmierci, kiedy nie wiemy, właściwie w ukrytym życiu, tak przyjął święty Józef. Więc jak on właściwie dał ten przykład. Święty Józef, wiemy, bardzo mało mówił. To nie był gadułą, ale święty Józef zawsze dał przykład. Jak pilnujemy ich rozwój, naszych dzieci, jak bywamy z nimi i opiekujemy się z nimi. Wszędzie właściwie możesz pytać święty Józef, jak ty to robiłeś? Jak doskonale powinien ojciec i matka harmonizować w wychowaniu dzieci? Pokazuje nam harmonia między świętym Józefem i Matką Najświętszą w świętej rodzinie. Dlatego ojcowie powinni mieć szczególny kult świętego Józefa. Bardzo szczególny. W ich tarapatach, w ich trudnościach powinny często wzywać świętego Józefa o pomoc. To jest bardzo wielki środek zaradczy, sprawdzony od wielu, wielu wieków. Cudownie. Poza tym musimy ten ideał ojcowstwa nie tylko dostać, je rozumieć i odkrywać, ale je też zachować. Przy każdym z tych aspektów zachowania ojcowstwa proszę mieć pod uwagę, co teraz zaraz tłumaczę, te punkty, zawsze dwie rzeczy. Ojcostwo twoje jest najpierw twoim własnym zadaniem i twoim obowiązkiem stanu, które musisz po prostu, z którego musisz sprawozdanie dać odwiecznemu Bogu. Ale ojcostwo twoje również jest odpowiedzialnością za twoich. Więc dotyczy to również ciebie i twoich. Jeśli wypełnisz warunki, zachowujesz ojcostwo, sam stajesz się świętym, uświęcasz ich. Jeśli lekceważasz, sam ciebie sobie szkodzisz i szkodzisz twoim. To jest po prostu związane. To są dwie rzeczy, które chcę mieć pod oczyma. Jak ojciec zachowuje ideał swojego ojcostwa? Przez zachowanie swojej wiary. Tak mówią nam ojcowie. Czyli musi strzec się osłabienia wiary. Dlaczego? Skoro ojciec przekazuje ideał, daje kierunek rodzinie, prowadzi do celu, to przecież musi przede wszystkim on sam ten cel mieć przed oczyma oraz prawdziwe środki prowadzące do celu. Jeśli o tym zapomina, to jakiego celu chce prowadzić? To będzie tylko narzekanie i bieganie w kółko i nic z niego nie będzie. Więc musi zachować prawdziwe spojrzenie na ludzkie życie. Musi rozumieć, kiedy jest ciężko, jeśli są ofiary, jaki jest sens ofiar, że życie jest droga krzyżowa. I musi to sam żyć i musi to swoim przekazać. Musi poznać rozeznanie duchów, czyli czy coś się tego, jakaś idea, jakiś pomysł, jakiś działanie przychodzi od dobrego, czy od złego ducha. To jest po prostu kierownictwo ojca. Dla siebie i dla swoich. Musi spojrzenie mieć na całe życie i na kościół dytać swojego życia z punktu widzenia wieczności. I to wszystko jest zawarte w naszej wierze. Jednak jeśli ta wiara osłabia, co przekazuje wtedy swoim dzieciom? Zrujnowaną wiarę. Jeśli ona jest mocna, to przekazuje dzieciom harmonijną wiarę, czyli solidny fundament na całe życie. To jest o wiele bardziej ważne właściwie dla katolickich ojców w obecnym czasie niż myślicie. I z tego powodu jest tak bardzo ważne, że ojcowie mają ten etos i tą potrzebę. Przecież ja muszę więcej wiedzieć. Ja muszę moim dzieciom po prostu pokazać, jak to jest. Tato, dlaczego tak jest? Tato, po co tak jest? Tato, pokaż mi. Tato, co to, to? Prawda? Ja pamiętam, kiedy tatusiowi mojemu po prostu zadałem tyle pytań, że mi wyrzucił po prostu z tego pokoju. Właściwie mówię, że to dosyć teraz, prawda? Ponieważ ciągle pytałem, byłem taki nadrębny, prawda, pytający. A ojciec powiedział, słuchaj, jestem głupi, pytaj właściwie nauczyciela, ja o tym wszystkim nie wiem. A jestem rozczarowany, co, mój tata tego nie wie?
To pamiętam bardzo dobrze, he? Kiedy tata mi kiedyś dał właściwie fałszywe, pokazało, bo jakiś pamiętam jak dziś, ta flaga Anglii, prawda? Pokazał mi tę flagę i powiedział po prostu mi, to jest flaga Francji. A ja po prostu do szkoły powiedziałem, nauczyciel, parę miesięcy później, albo jeden, co to za flaga? Flaga Francji, prawda? No nie, to jest flaga Anglii. Nie, to jest flaga Francji, bo mój tata to powiedział. No, no klapa, kiedy tu tata dowiedział się, że to powiedziałam, no pomylił się. Jak każdy może się pomylić. Ale w sercu myślałem, to nie jest możliwe, że tata może się mylić. Musicie mieć to do oczyma. Dlatego musimy taki po prostu katolicki ojciec musi szczególnie pilnować po prostu tą prawdę. Jemu dziecko wierzy we wszystko, co mówi. Dopóki nie musi, po prostu widzi, że tutaj są rozdźwięki i są pomyłki, to wtedy po prostu upada to wszystko. Ale jeśli dziecko to dostanie od swojego ojca, mój drodzy, to jest wspaniale. Ale ojciec nie może pokazać, czego sam nie posiada, albo o tym zapomniał. Dlatego kultywowanie naszej wiary, mieć wiedzę dla siebie, no tam, to tłumaczy ojciec, jak to jest wspaniale, jeśli rodzina znajduje się w trudnościach. To wtedy ojciec może brnieć po prostu w jakimś przygnębieniu, właśnie Jezus, wszystko po prostu wali się, nie ma pieniędzy i tak dalej. No to wtedy po prostu wszystko leży. Bo nie ma kogoś, który pokazuje właściwie to, co ojciec musi pokazać, ten ideał. Normalnie ojciec mówi, że słuchajcie, no czytamy w Piśmie Świętym, będzie ciężkie czasy, musimy ten krzyż, spróbujemy z tym robić wszystko, co ja Panie zostało. Wypełnienie wolę Pana Boga, patrzmy na świętego Józefa, jak ciężko życie miało święta rodzinę, gdy wszystko waliło się, kiedy musieli uciekać do Egiptu i tak dalej. A to wtedy wszystko inaczej wygląda, rozumiecie? To jest pierwsze pilnowanie. Drugie, jest wielkie niebezpieczeństwo dla ojca zbyt swobodnych rekreacji. Rekreacja, którzy chcieli po prostu rozluźnienie pewne, bo normalnie ojciec jest odpowiedzialny, aby zarabiać za rodzinę. Więc po całotygodniej pracy ma po prostu prawo, albo nawet wieczorem trochę, albo przede wszystkim na tak zwane weekendy i potem na wakacje prawo pewnej rekreacji. Rekreacja to jest łacińskie słowo odnowienie sił. I w ten sposób po prostu odpoczywa. Robi pewne rzeczy, które po prostu regenerują swoją siłę. To jest rekreacja. Przez urlop, przez większe spanie, przez sport, albo przez różne po prostu jakieś rozluźnienie, grę i tak dalej, i tak dalej. I tutaj po prostu nastąpi takie natręctwo, to robimy teraz w ten sposób, że po prostu idziemy od jednej restauracji do drugiej. Ja nic nie mam przeciw restauracji, rozumiecie? Ale jeśli to będzie nadmierne, jeśli po prostu po dokonanym dniu tata po prostu najpierw 3 godziny siedzi w po prostu knajpie, że tak powiem. A? Albo w weekendach po prostu gra w tamtych czasach na karty aż do późnej nocy, a w rodzinie pustka, prawda, nie ma go. Też pilnowanie takich szczególnych egoistycznych hobby, luksusowych, egoistycznych po prostu, gdzie jest wykluczona po prostu rodzina. Robi to dla siebie. Wychodzi gdzieś, po prostu rodzina zostanie. Ja nie znaczy, że mówię, że takie hobby nie może mieć, ale jeśli tutaj uwaga na nadmierność, prawda? I tutaj w obecnym czasie po prostu to typowe telewizor, komputer, gry komputerowe i wszystkie właściwie różne rzeczy stracenia czasu i niebezpieczeństwo, bo to jest w tym wszystkim podniecenia ducha materializmu i hedonizmu. Jeśli człowiek po prostu ciągle oglądasz jakieś głupie filmy, jeśli właściwie chodzisz przez sklepy, przez te wszystkie molochy po prostu, gdzie jeden sklep po drugim, to nie może być inaczej niż pewne skażenie, prawie niezauważalne tego ducha materializmu. I wtedy zaczynasz tym żyć. Nie tylko mężczyzna, zresztą tak samo właściwie kobieta, ojciec jak matka, to jest cecha naszych czasów, rozumiecie? I to jest po prostu bardzo niebezpieczne. I tutaj po prostu takie zachowanie, kiedy ojciec jak po prostu ulega zeświadczeniu, w tym sensie, że myśli coraz bardziej tylko materialistycznie. Sprawy duchowe są zupełnie drugorzędne. Myśli i mówi w swoim domu tylko o właściwych osiągnięciach materialnych, o życiach tylko i wyłącznie właściwie doczesnych i czasem nawet wątpliwych. I wtedy ojciec stwarza niesamowitą atmosferę.
jeśli właściwie ta atmosfera jest atmosferą z nadmiernego materializmu, ja nie mówię, uważajcie, że nie ma mówić po prostu o sprawach materialnych, doczesnych. Absolutnie się musi. Nie ma być po prostu, że tak powiem, pseudokapłanem, który tylko mówi o Bogu i Bogu, Bogu, aż już mamy za dużo o tego, właściwie o tych nadmiernych religijnych sprawach. To jest też jakieś niebezpieczeństwo. Musi być równowaga. I musisz bardzo być uwaga, co dominuje. Ten duch nadprzyrodzony, to tylko właściwie powiedział. I życie modlitewne. Istnieje prawdziwy rachunek sumienia dla Ojca. To jest bardzo ważne, że Ojciec wie, że jestem tylko narzędziem. Zresztą Matka też. Narzędziem w rękach Boga. Bóg jest Ojcem i Maria jest Matką. Więc jeśli ja chcę być dobrym Ojcem, dobrą Matką, muszę być w żywym kontakcie z Bogiem. Więc jeśli Ojciec ma podjąć decyzję, jeśli Ojca proszę o radę, jeśli Ojciec po prostu ma ustalić pewien porządek, albo naprawić porządek, nigdy, moi drodzy, robicie to właściwie opierając się na własnej mądrości. Na zawsze. Szczególnie im bardziej ważne decyzje są, albo postępowania, tym bardziej zacznijcie to z ogromną, intensywną, choć krótką modlitwą do Pana Jezusa, do Matki Bożej. Panie Jezu, pokaż mi, Ty jesteś Królem mojej rodziny, Ty jesteś Panem. Ojcze Niebieski, kieruj moimi słowami, abym moim właściwym wykonaniem mojego autorytetu, mojego zadania tylko wypełnił Twoją wolą. Wtedy będzie dobrze. Jeśli tak robilibyśmy, przed każdym ważnym aktem naszego życia, najpierw po prostu chociażby krótkie westchnienie do Pana Boga, aby do Matki Bożej, aby oni kierowali nami, to moim zdaniem 80% naszych decyzji byli zupełnie inaczej, o wiele lepiej. I w ten sposób wygląda. Jest 7:30. Półtorej godziny już po prostu Was męczę. Pozwólcie, abym jeszcze kończył, jeszcze postawić, chociażby teraz, aby zupełnić. Jutro będziemy myśleć o głównych cechach i obowiązkach Ojca i Matki. Teraz pozwólcie, aby jeszcze krótko przedstawił istotę macierzyństwa. Istotę ojcostwa chciałbym Wam przedstawić. Istotę macierzyństwa jest bardzo podobna do tego, prawda? Ponieważ każdy człowiek posiada życie naturalne i ma z woli Bożej też otrzymuje życie nadprzyrodzone. I teraz pierwsza kobieta miała na imię Ewa, Matką Żyjących. Ona właściwie pocznie życie od męża. On jest źródłem, początkiem, a on ten początek nie wykonuje, realizuje jeno w łonie matki, tej, która będzie matką. Ona przyjmuje zarodki życia, ale ona nosi życie, ona wydaje życie, ona karmi życie, ona pielęgnuje to życie. On daje tylko ogólne sygnały i potem prowadzi z zewnątrz. Ona wszystko to rozwija wewnątrz. To jest istota macierzyństwa. I z tego powodu ona nosi to dziecko. Fizyczne macierzyństwo, to już powiedziałem, to po prostu otrzymać naturalne dziecko, nosić to dziecko w swoim łonie podczas 9 miesięcy, wydać to dziecko w bólach po dziechu pierworodnym i potem mozolne wychowanie tego dziecka z tymi wszystkimi detalami, gdzie po prostu dziecko w bardzo szczególny sposób jest związane z matką. Matką jest pierwszą wychowawczynią tego dziecka. Matka jest właściwie przede wszystkim ta, która chroni to życie, która podlewa, która to wszystko właściwie rozwija. Ona dostała do tego talenty i dary od Pana Boga, który żaden mężczyzna nie może po prostu jej zastąpić. Pod tym względem jest ogromną dziwtę, jeśli robisz po prostu coś takiego, że dziecko dajesz po prostu homoseksualnemu małżeństwu po prostu do wychowania. To wychodzi po prostu wszystko inne niż po prostu normalny człowiek. To jest straszne coś takiego. Tylko abyście rozumieli, że pod tym względem wszelki genderyzm, który dzisiaj panuje na świecie, to jest ohyda, to jest tak krzyw połowający pomysł do nieba, generując po prostu, wychowując nowe pokolenia samych degeneratów, że po prostu aż strach w ogóle o tym myśleć. Ale nie jest to nasz temat. Zostałem zaproszony przez Wyższą Szkołę w Tarnowie w obecności 350 właściwie uczniów, czyli studentów,
ostatnio mówić po prostu o istocie i obowiązku wychowaniu i następnym razem mam przy tym, w tej samej uczelni po prostu mówić o tym genderyzmie, prawda? O niebezpieczeństwie właściwie tej ohydy, prawda? I będę im to powiedzieć jak trzeba. Dobrze, w każdym bądź razie, abyście wiedzieli, że to są palące problemy. Wracając do macierzyństwa, to oczywiście, abyśmy to zrozumieli, że fizyczne macierzyństwo, każda kobieta wie, ile to jest potrzebne, ile trzeba po prostu, aby nawet dobrze wychować dziecko. I dzisiaj, w obecnym świecie rozwoju medycyny, rozwoju tych wszystkich detalów, rozwoju ciała, fizjologii, nerwów i tak dalej, można powiedzieć, dużo można się uczyć, ale to wszystko wydałoby tutaj na świecie tylko po prostu sprawnie funkcjonujący fizyczny człowiek. Przyznik jego człowieka, ale jeśli tutaj nie w parze idzie nadprzyrodzone macierzyństwo, razem, że tak powiem, z fizycznym mlekiem dać dziecku właściwie duchowe mleko, to słowo jest od Pisma Świętego, uważajcie, będzie duchowe mleko życia Bożego, co Matka Najświętsza również przyjmuje. Ona jest pasywna, która przyjmuje to. Dlatego ona w Kościele nie ma głosu kierownictwa, ona nie jest kapłanką. Ona jest ta jak Matka Najświętsza, nigdy nie była kapłanką, ale ona trzymała. Co potrzymała? Ona słyszała to wszystko i rozważała to w swoim sercu. I tak samo kobieta otrzymuje od Ojca Niebieskiego, od Ojca Duchowego, czyli od kapłanów w Kościele całe bogactwo nadprzyrodzonego życia. Bardziej niż ktokolwiek, nawet niż sam ojciec, zachowuje to w swoim sercu. Ten skarb nosi w tym wielkim pojemniku, w tej świątyni. I wtedy właściwie w tym ten skarb ona podaje swemu dziecku. Wychowuje go, jakby matka tylko, która wie, że ile teraz mojemu dziecku do pokarmu daje, prawda? Tak samo jak dziecku dajesz ten fizyczny pokarm. Pamiętam jeden raz po prostu, myślałem, siedzi w jakiejś rodzinie, prawda? Dziecko po prostu krzyczy, po prostu mama właściwie ma tą buteleczkę, prawda? No i po prostu tak. I nagle po prostu mama, ktoś musi, ważny telefon i tak dalej. Nikogo nie było po prostu, były tylko małe dzieci, 5-6. Boże księdza, czy ksiądz mógłby mi pomóc? Ja muszę wyjść, ja szybko po prostu. Dobrze. Boże ksiądz, to dziecko weźmie. Ja to dziecko wezmę po prostu, to taka... Ja to... I tak. Oczywiście nie wiedziałem, że tutaj granic, to ja tutaj pompowałem do tego dziecku. Wszystko się rozlało, moja sutana wyglądała i mama, o, co się stało, proszę księdza? No, totalna nieumiejętność po prostu dziecia, prawda? Po prostu, to jest po prostu jasne, kobiety to jest naturalne, mężczyźni po prostu, no, ojcowie to teraz uczą się trochę, ale my zupełnie jesteśmy beznadziejni po tym względem. Każdy mądrzał, że ważne jest właściwie tak samo dzieciom dać właściwie to duchowe mleko. Matka, jeśli jest dobrze wychowana po katolicku, ona daje dziecku po prostu tak po kolei. Ja to widzę u młodych matek katolickich, jeśli oni to mają, to jest jakby w krwi, to jest zupełnie normalne. Wiedzą, że dziecku po prostu nie może robić taki wykład dwugodzinny, prawda, jak czasem mężczyzna potrafi robić, małe dziecko to jest, słuchaj dziecku, i wtedy robi taki wykład i dziecku spokojnie zaśnie, a mama to widzi, tak i po kolei i znowu. My mężczyźni stracili od dawna cierpliwości. Jeszcze nie umiesz, prawda? Nie? Jeszcze znowu to samo. I tak samo widzimy, że matka daje to duchowe życie. To chciałam powiedzieć. I to podczas tych wielu lat wychowania, od małego dzieciństwa aż do dorastającego wieku. Dlatego dziecko ufa matce, dziecko ucieka się do matki, dziecko uczy się od matki. Mama jest ta, która daje temu dziecku życie, które otrzymało od Pana Boga. Pielęgnuje to życie, jest pierwszą wychowawczynią. Matka w rodzinie jest ministrem spraw wewnętrznych i oświaty, ojciec jest ministrem spraw zewnętrznych. I tak dalej. Rozumiecie? To gra, aby w tym państwie rodzinnym wszystko dobrze grało. Jeśli ojciec spróbuje grać na ministra oświaty i spraw wewnętrznych, to super, będzie na pewno po prostu jakoś nie w porządku, bo to nie jest jego istota. Są zawsze wyjątki, wiemy bardzo dobrze, ale tak wygląda życie po prostu człowieka na ziemi.
I stąd właściwie to macierzyństwo matki raduje się przede wszystkim, kiedy dziecko, co tam jest? U matki jest ważne zdrowie, ale też jest ważne duchowe zdrowie. U ojca, ojciec cały czas wobec dziewcząt to myśli po prostu komu jako po prostu mężczyznę oddać, prawda? U chłopców to wymyśli jemu po prostu wszystkie możliwe, niemożliwe po prostu osiągnięcia. Matka w ogóle o tym nie myśli, to jej nie interesuje. Ona widzi, że dziecko dobrze rośnie, że jego kształt jest dobrze, zdrowie fizyczne i duchowe jest. I to jest po prostu, właściwie widzimy te różnice, aby w ten sposób wydać ten owoc, którym jest dziecko. Ale jedni i drugi, ojcowstwo i macierzyństwo są ważne, aby z tego wszystkiego powstało ten wzajemny owoc. Z tego powodu widzimy po prostu istotę, dlaczego małżeństwo jest nierozerwalne. Ponieważ Pan Bóg w swoim właściwie wspaniałym planie widzi, że po prostu tylko przez kompletny udział ojca i kompletny udział matki dobrze dziecko się rozwija. Ale każde ma tutaj swoje swoiste obowiązki. Muszę teraz przerywać, więc wskazuję na jutrzejszy dzień. Jutro będą tłumaczyć główne cechy i obowiązki ojca. Tutaj będę mówić o pracy, o wykonywaniu autorytetu. Będę mówić po prostu o prowadzeniu dzieci przez radę i dobry przykład. Będę przedstawić dzień ojca, jak powinien wyglądać. I potem będę mówić o matce, kim, jakie są główne cechy obowiązki matki. Ta, która jest strażniczką życia. Matka, która jest, jeśli ojciec jest głową rodziny, matka jest sercem rodziny. Jeśli ojciec ma pilnować porządek sprawiedliwości, matka ma porządek miłości pilnować, co nie znaczy, że ojciec nie ma miłować, albo matka nie ma być sprawiedliwa, ale jeden i drugi ma swoje szczególne obowiązki. Matka jako źródła ciepła, wyciszenia i pokoju w domu, prawda? I no, w ten sposób. I na końcu wzorem kobiety Immaculata i wzorem mężczyzny Chrystus i, jak powiedziałem, święty Józef. To na dzisiaj wystarczy, jednak chciałbym po prostu Bóg zapłać za cierpliwość i chciałbym teraz jeszcze po prostu dać możliwość zadawania pytań, chociażby na